Zarówno dla koszykarzy Hydrotraku, jak i Legii będzie to ważny pojedynek. Ekipa z Warszawy walczy o utrzymanie, natomiast Radomianie o awans do fazy play-off. W ostatnim czasie podopieczni trenera Witki nie radzą sobie najlepiej i spadli na 11 miejsce w tabeli. W siedmiu ostatnich spotkaniach HydroTrack doznał sześciu porażek. Wciąż ma jednak szansę na znalezienie się w najlepszej ósemce. W minionej kolejce radomianie ulegli zaledwie jednym punktem 71 do 72 wicemistrzowi Polski Polskiemu Cukrowi Toruń. Legia obecnie zajmuje czternastą lokatę i też potrzebuje zwycięstwa. W hali pod złotym sufitem można więc spodziewać się sporych emocji. Początek meczu w piątek o godzinie 17.40.